XVII wiek, to jest szczyt potęgi miasteczka Orla. Silni kupcy żydowscy, mamy takie poświadczone informacje, utrzymywali kontakty z Wrocławiem, czy Kulewcem, czy Gdańskiem. 50 kilometrów stąd, w Mielniku nad Bugiem, znajdowała się statek handlowy, który należał do Żydów orlańskich. Potem już było trochę gorzej. XVIII wiek, kiedy Orla pozostawała we władaniu wcześniej Radziwiłłów, potem przez kilkadziesiąt lat także Branickich z Białegostoku. To był cały czas okres, kiedy Żydzi orlańscy, wspólnota żydowska Orli, miała takie zauważalne miejsce na tle w ogóle Żydów w tej części dawnej Rzeczpospolitej, bo z jednej strony mieliśmy Tykocin, najstarsze osadnictwo żydowskie w tej części dawnej Polski, a z drugiej strony Orla, której takim przedmiotem dumy była ta murowana, co warto podkreślić, murowana synagoga, założona jeszcze w drugiej połowie wieku XVII. Wiek XIX to jest taki okres, kiedy zaczyna się powolny upadek gospodarczy Orli, dlatego że Orla ma coraz więcej mieszkańców, to też większa ilość mieszkańców zaczyna wyjeżdżać, szukając lepszego miejsca do życia w innych miejscach Imperium Rosyjskiego, ale nie tylko. Potem też w drugiej połowie wieku XIX zaczynają się emigracje Żydów orlańskich za ocean. Takim dobrym przykładem jest Chaim Kahan. Żyd orlański urodzony tutaj i wychowany tutaj w 1850 roku, który jako kilkunastolatek wyjechał do Brześcia, potem do Kijowa, do Moskwy. Zaczyna się boom na ropę w regionie Morza Kaspijskiego. On jest obok braci Noblów takim głównym ich konkurentem, wielki potentat, jeden z najbogatszych ludzi w Imperium Rosyjskim, rodem stąd. Myślę, że może też warto w jakiejś okazji też tą postać bardzo charakterystyczną upamiętnić. Takich osób, które w tej niewielkiej miejscowości, bo Orla właściwie nigdy pewnie nie miała więcej niż 3-4, może do 5 tysięcy mieszkańców w tym najlepszym momencie, takich postaci, które stąd wyjechały, a potem zrobiły kariery czy w Imperium Rosyjskim, czy Rzeczpospolitej II, czy potem też w Stanach Zjednoczonych, czy w Argentynie, czy w Palestynie, w państwie Izrael było całkiem sporo. Taką kolejną osobą, którą warto przypomnieć, jest Arye Levin, słynny rabin w państwie Izraela, urodzony w Orli w 1885 roku, tutaj też wychowany. Pewnie jak sobie popatrzymy na ostatnie kilkadziesiąt lat historii państwa żydowskiego, to jeden z takich ważnych przywódców duchowych, który zresztą w swoich wspomnieniach wielokrotnie wraca myślą do swojego rodzinnego miasta. Znaczące to mieszkańców nigdy nie brakowało. Te rodziny chrześcijańskie i żydowskie wówczas liczyły po kilku, czasami nawet około 10 dzieci w rodzinie. Takim przypadkiem może być choćby rodzina ostatniego rabina orlańskiego, Eliahu Halperina, który został ostatnim rabinem w długim poczcie rabinów orlańskich tuż po I wojnie światowej. On miał 10 dzieci. Szczęśliwie trójka z nich wyjechała jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Dwójka jego córki przeżyły Holokaust, między innymi znajdowały się w Auschwitz, cudem wyżyły. Jedna z nich także bardzo ciekawa, niepublikowana do tej pory, wspomniałem o tym okresie, pozostawiła. Okres II Rzeczpospolitej dla Orli był z jednej strony, tak jak zresztą dla wszystkich Żydów w Polsce ówczesnej, takim okresem bardzo szybkiej transformacji, kiedy dawny styl tradycyjny, konserwatywny, tryb życia się zmieniał, kiedy powstawały też świeckie organizacje, kiedy powstała, żydowskie dzieci poszły do państwowej szkoły. Pamiętajmy, że w okresie Imperium Rosyjskiego obowiązku szkolnego nie było. I to szkoła żydowska działająca przy synagodze zajmowała się edukacją żydowskich dzieci. Tutaj mieliśmy do czynienia z procesem z jednej strony asymilacji dzieci żydowskich, także znajomością przez nich języka polskiego. Powstawały także świeckie organizacje żydowskie w różnych kolorach politycznych, młodzieżowe, choćby Bejtar lewicowy, Hechaluc czy kilka innych. Natomiast to, co jak sięgam pamięcią do źródeł historycznych, czy też do bardzo wielu też rozmów, jakie odbyłem, tutaj nagrałem także relacje kilkadziesiąt z najstarszymi, już często nieżyjącymi Orlanami, którzy urodzili się jeszcze w latach 20., to myślę, że taką bardzo ważną
ważną cechą charakterystyczną tych wszystkich racji było to, że Orla i generalnie ziemia orlańska, ta część Podlasia przynajmniej, były, to może dla części z Państwa, którzy nie są stąd szczególnie, zabrzmi trochę paradoksalnie, ale to było miejsce, gdzie egzystencja chrześcijan i Żydów, ona się układała generalnie dobrze. I takim może koronnym dokumentem, który to poświadcza, w archiwum w Nowym Jorku znalazłem kilka lat temu bardzo ciekawą korespondencję wymienioną między organizacjami żydowskimi, które w 1938 roku, kiedy Orla, jak pamiętamy, przynajmniej część z nas pamięta, z opowieści, Orla spłonęła 18 maja, większa część mieszkańców straciła swoje domy. I wówczas w jednym z takich wewnętrznych pism organizacji żydowskiej z Nowego Jorku, także organizacji założonej przez emigrantów żydowskich z Orli, pojawia się słowo, zdanie, należy podkreślić, że wzajemne relacje między Żydami i nieżydami w Orli zawsze były całkiem poprawne, a tak naprawdę są nawet bardzo przyjazne. No i takim dowodem tego może być również fakt, że po tym, kiedy około 200-kilkudziesięciu domów mieszkalnych spłonęło, to była główna ta część dzielnica żydowska, miasteczka, Żydzi przez kilka miesięcy mieszkali w domach swoich chrześcijańskich sąsiadów. Jak wyglądała Orla, możecie Państwo zobaczyć na cały czas na istniejącej wystawie zorganizowanej staraniem Marka Chmielewskiego i Darka tutaj w synagodze orlańskiej. To są zdjęcia, jakie ja kilka lat temu znalazłem w jednym z archiwów w Stanach Zjednoczonych, wykonane przez Dawida Duksina, żydowskiego fotografa z Bielska Podlaskiego, który pewnie około połowy lat 30. przyjechał do Orli i utrwalił na 30-40 fotografiach to, jak to dawne życie orlańskie wyglądało. Staraniem Marka te zdjęcia stały zakupione i dzisiaj mogą przybliżać nam, jak życie żydowskie, nie tylko żydowskie, bo w ogóle w Orli wyglądało. Najtragiczniejszy, ten ostatni okres historii Żydów orlańskich, który w oczywisty sposób płynął na życie całego miasteczka, zaczął się w czerwcu 1941 roku, kiedy wojska niemieckie dokonały agresji na Związek Sowiecki, także na tą część dawnej II Rzeczpospolitej, która była okupowana przez Związek Sowiecki. To oczywiście wywróciło do góry nogami życie nie tylko w Orli, ale w ogóle na tych ziemiach. I to dotyczyło oczywiście nie tylko Żydów, chociaż Żydów pewnie przede wszystkim, ze względu na to, że jak wiemy, Niemcy bardzo szybko zaczęły politykę eksterminacyjną. W marcu powstaje, 1942 roku powstaje getto, które objęło, które było gettem na wpół otwartym, to znaczy nie było takie getto jak getto białostockie czy getto warszawskie. To było miejsce, z którego Żydzi mogli się przez jakiś czas przynajmniej zachować kontakty z chrześcijanami, co było dużym ułatwieniem, dlatego że to był też sposób na zdobywanie choćby pożywienia. Oni byli zmuszani do pracy. Wspominałem wcześniej o tym, że stary cmentarz żydowski to był jedna z pierwszych prac, jakie Niemcy kazali wykonać Żydom orlańskim. Te dawne macewy, niektóre z nich nawet 300-letnie, posłużyły do budowy drogi. Potem już było tylko gorzej. Na początku listopada w tej części terenów okupowanych, w Bezirk Białystok, w obwodzie białostockim, Niemcy przystąpili dokładnie 2 listopada do likwidacji gett. Tak jak popatrzymy na ten nasz region, to się okaże, że poza gettem w Orli były też getta w Kloszczadach, między innymi w Narwi, w Bielsku Podlaskim, w Bodźkach, w Brańsku, w Siemiatyczach, w Mielniku, Milejczycach i tak dalej. Właśnie w każdym mieście, które były mieście, miasteczkach, które były sztetlami, prawda? Czyli miejscami, gdzie obok siebie mieszkali chrześcijanie i Żydzi, najczęściej z dominacją jednak ludności żydowskiej. Doszło najpierw do takiej koncentracji Żydów w kilku gettach. To były getta w Siemiatyczach, w Bielsku Podlaskim i w Milejczycach. 2 listopada zaczęła się likwidacja getta orlańskiego. I tutaj sobie pozwolę przytoczyć jeden akapit ze wspomnień, jakie udało mi się odnaleźć kilka lat temu w jednym z archiwów w Izraelu. To są cudem właściwie zachowane wspomnienia ostatniego rabina orlańskiego, opublikowane w kwartalniku Karta przeze mnie w ubiegłym roku. To przeciekawa historia, mianowicie rabin było 200 Żydów orlańskich. Oni nie trafili od razu do obozu zagłady w Treblince, tylko też jakiś czas spędzili w getcie w Białymstoku, tam byli zmuszani do niewolniczej pracy i dopiero w marcu 1943 roku zostali wysłani do Treblinki.
W getcie białostockim także była akcja spisywania przez Żydów wspomnień właśnie z tego tragicznego, najbardziej tragicznego momentu w historii polskich Żydów. I jednym z takich wspomnień jest także kilkustronicowe, niedługie, ale bardzo cenne wspomnienie rabina Halperina. I on mianowicie pisze, krótki fragment. Tego, co się wydarzyło, a dokładniej mówiąc likwidacji miasteczka Orla w listopadzie 1942 roku, nie przewidzieliśmy. W poniedziałek 2 listopada dzielnica żydowska została otoczona. Wiedziano nam, że zostaniemy wwiezieni do pracy nad Morze Czarne albo na Kaukaz. Nie ma co żałować pozostawionych domów i majątków. Znajdziemy tam to samo po ewakuowanych mieszkańcach tych okolic. Doszło do tego, że niektóre z kobiet ukrywających się dotychczas w chrześcijańskiej części miasta zgłosiły się dobrowolnie. I tutaj pozwolę sobie zatrzymać się na chwilę. No to by oznaczało, że mimo tego, że Orla, okolice Orli nie mamy żadnych sprawiedliwych w tym sensie, którzy byliby nagrodzeni medalem sprawiedliwych wśród narodów świata przez Yad Vashem, no to jednak mamy bardzo znaczącą relację, która wprost mówi o tym, że część Żydów się ukrywała w domach chrześcijańskich. Na chłopskich furmankach wywieziono nas 3 listopada 1450 osób do getta w Bielsku, które również było otoczone. Tam prawda ewakuacji stała się dla nas jasna. Do tej pory wierzyliśmy jeszcze w bajeczkę o Morzu Czarnym. Właściwie nie wiemy do końca, czy te 1450 Żydów z Orli trafiło na 2 czy 3 dni do getta w Bielsku, czy też może od razu, kiedy byli pędzeni te 10 km, trafiło na stację kolejową w Bielsku Podlaskim i stamtąd po kilku godzinach znaleźli się w obozie zagłady w Treblince. To był obóz, gdzie właściwie każdy transport z przywożonymi Żydami trafiał nie do baraków, tylko bezpośrednio ci ludzie byli eksterminowani. Tak czy inaczej, mniej więcej do około pewnie 4 czy 5 listopada z dawnej, wielkiej, bogatej, o długiej tradycji społeczności żydowskiej nie został niemal nikt. My do końca też nie wiemy, ilu Żydów orlańskich przeżyło II wojnę światową. To prawdopodobnie było około kilkudziesięciu osób, pewnie raczej 30 niż 80. Najczęściej osoby, które były na tyle przewidujące, że jeszcze przed wejściem Niemców były w stanie zbiec do głąb Związku Sowieckiego. Ewentualnie w paradoksalny sposób ocaliło im życie to, że część z nich została deportowana w ramach tych 4 wielkich wywózek sowieckich na Syberię czy do Kazachstanu. Kończąc, w listopadzie 1942 roku dawna Orla, jaką mieszkańcy tych ziem znali od 500 lat, przestaje istnieć. Żydzi znikają z krajobrazu nie tylko Orli, ale też właściwie wszystkich bez wyjątku miast i miasteczek w Polsce. Życie w tym kraju zostaje wywrócone do góry nogami. Ono w wielu innych podlaskich miasteczkach w tym roku, kiedy mamy 80. rocznicę tego tragicznego, nie tylko dla Żydów, ale dla nas wszystkich, dla naszych przodków, dla nas samych wydarzeń, odbywają się podobne uroczystości w Choroszczy, w Krynkach, w Łomży. W ostatnich dniach zostały odsłonięte pewne pomniki, które upamiętniają żydowskich mieszkańców tych miejscowości. Bardzo się cieszę, że pan poseł wspomniał o problemie, jakim jest cały czas niewyremontowana synagoga. Jestem jednak przekonany, że to jest tylko kwestia najbliższych pewnie kilku czy kilkunastu może lat, biorąc pod uwagę skalę potrzeb. Jest to także budynek, który nie pozwala mieszkańcom, czy też osobom, które przyjeżdżają do Orli, zapomnieć o tym, że to była miejscowość od zarania swoich dziełów wielonarodowa. Bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu. Bardzo się cieszę, że ta uroczystość została dzisiaj zorganizowana. Dziękuję.